Rowerowy sezon dopiero się rozkręca. Wraz z nim Metro Rower. Po pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu Metropolia wie już, do jakich podróży najczęściej są wykorzystywane żółte rowery. W kolejnych miesiącach będzie ich przybywać, a do systemu zostaną włączone następne miasta. Łukasz Kądziołka. 46 tysięcy wypożyczeń od 25 lutego do 25 marca. Tyle razy wsiadali na nowe, żółte rowery mieszkańcy metropolii. Metro Rower jest na ulicach od miesiąca i metropolia już widzi pewne trendy. Rower jest takim najlepszym sposobem na pokonanie pierwszej i ostatniej mili. Mediana czasów przejazdu, czyli taka, która się pojawia najczęściej, to 14 minut. To oznacza, że wielu użytkowników nie używa tego środka transportu do rekreacji, tylko dojazdu do pracy czy szkoły. Jedną z popularniejszych stacji jest ta na rynku w Katowicach. W najbliższych miesiącach system będzie rozszerzany. Jest budowanie stacji teraz, dokładanie nowych totemów, z niektórymi miastami docyzelowywanie też na przykład lokalizacji stacji, żeby one na przykład były jak najbardziej atrakcyjne i potrzebne. 1 sierpnia system ma być kompletny. Metro Rower będzie się wtedy składał z 7 tysięcy rowerów i 924 stacji. Jednak ważna jest nie tylko ilość, ale także jakość. Dużo roboty przed metropolią, bo rzeczywiście są wielkie białe plamy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o systemie katowickim, no to ja cały czas ubolewam, że operator, może nie operator, ale miasto Katowice, czy w tej chwili GZM w ogóle nie słucha mieszkańców. W ogóle nie słuchają tego, gdzie te stacje rowerów mają być. Sezon jeszcze na dobre się nie zaczął. Można spodziewać się, że ten rok będzie pod względem liczby wypożyczeń rekordowy. Zwłaszcza, że w końcu 31 miast będzie mieć jeden spójny system.